Chwała niech będzie wszechmocnemu Bogu, a wam pokój, bracia i siostry. Tak, zanim będę się dzielił Bożym Słowem, tak myślałem powiedzieć po nabożeństwie, ale tak brat Stanisław usłużył i tak bym chciał tylko zaznaczyć, w czwartek będziemy mieć Wieczerzę Pańską o godzinie 19:00, ale co bym powiedzieć, żeby nasze serca były przygotowane na ten czas, aby nasze serca były swobodne. Nam, dla każdego, kto idzie drogą za Jezusem, mamy przebaczać bezwarunkowo wszystkim. Tak uczy Słowo Boże. Ono nie stawia warunków. Pan Jezus wziął grzechy całego świata na siebie. I On nie patrzył na nikogo, na tych ludzi, którzy od urodzenia do śmierci bluźnią Jego imieniowi. On i za nich oddał swoje życie. Dług, który nam Chrystus Pan przebaczył, w stosunku do tego długu, jaki ktoś ma wobec nas, to jest 1000 razy mniejszy. To, co Chrystus Pan dla nas przebaczył. Ja wiem, że są rzeczy trudne, są rzeczy bolesne, kiedy ktoś nas rani, kiedy szczególnie bliska osoba przychodzi przez nią jakieś znajdzie z naszego serca. I możesz być w ogóle niewinny w niczym, niewinna w niczym. Możesz być wolna, możesz być wolnym człowiekiem. Możesz nie zawinić i ktoś ciebie zranił. I wiem, że to trudno wyleczyć w swoim sercu. Trudno tak, więc tak trudno powiedzieć, przebaczyć w sercu. Tak trudno, nie raz wspominam. Ale bądź wolny, bądź wolny. To, co ktośkolwiek tobie zrobił, czy nie tak w stosunku do ciebie, zostaw Panu Bogu. On jest sędzią sprawiedliwym. Zostaw Jemu, ty bądź wolny. Mieć swobodne, wolne serce. Jeżeli coś nie tak, nie do końca z kimś jest, a wiesz, że niezałatwione, a wiesz, że w czwartek wieczorem będziesz chcieć uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Jeżeli to jest możliwe, być zależne, a w sercu twoim wiesz, że musisz tą osobę się przeprosić, uczyń to. Chociaż może winy nie ponosisz żadnej, aby mieć swobodne serce. Jak brat Stanisław wspominał, aby cokolwiek było tam, jakikolwiek korzeń rodził się w sercu, aby zostało to wyrwane wraz z korzeniami, aby być wolnym. Nie ma innej drogi dla chrześcijanina. Bracie, siostry, nie ma innej drogi dla chrześcijanina. Świat ma inne drogi. Chrześcijanin nie ma. Jeżeli postanowi za Jezusem, musi mieć swobodne serce przed Panem. Ze wszystkim, a ktokolwiek, jakąkolwiek zrobił przykrość, którą, bardzo bolesna, zostawmy to w ręce Wszechmogącego Boga. Zostawmy to Jemu. Bądźmy swobodni, aby dalej iść za Jezusem Chrystusem. Co chcę czytać? Boże Słowo zapisane w Księdze proroka Izajasza, 12 rozdział od 1 wersetu. Ten cały rozdział ma tylko 6 wersetów. I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrowiu zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj, śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Chcę mówić, wspomnieć z tego fragmentu, tego Bożego Słowa, to, co Pan Bóg łaskawy nas ubłogosławił. Zresztą tak od dłuższego czasu przeżywam słowo, co się zmieniło. Wiecie, kiedy wspomniałem, kiedyś złożyłem świadectwo parę tygodni temu. Nie chcę do tego wracać, ale tak w jednym zdaniu. Kiedy spotkałem się z oczami Jezusa,
oprócz tego doświadczenia coś inne się stało. Przemieniło się całkiem moje spojrzenie, moje życie w chrześcijaństwie. Do tego czasu jakiś byłem bardziej tak pesymistycznie nastawiony. Po prostu bardziej widziałem wiele tych niebezpieczeństw, trudności, widziałem wiele upadku. Bo tak jest, żyjemy w takich czasach i to się nie zmienia. Żyjemy w czasach ostatecznych i no, jak to bracia zwiastują, nie idzie ku dobremu. Ale ten moment sprawił, zacząłem patrzeć na błogosławieństwa płynące z Chrystusa. Błogosławieństwa, jakie Chrystus wniósł do naszego życia. Czym więcej otwierają się moje oczy na to, co Bóg daje dla nas. Żyć, błogosławić, napełniać swoje serce to, co Chrystus Pan dał dla naszego życia. To coś zmienia. Przychodzisz z takim przed oblicze Boże, przychodzisz z wielką czcią, bojaźnią, z respektem, takim właściwym spojrzeniem, jak dobry jest Bóg i jak wiele nas ubłogosławił. Kiedy wracam do tego fragmentu czytanego Bożego Słowa, byśmy czytali 11 cały rozdział, jest właśnie to, o czym mówi o przyjściu Chrystusa Pana. Jest mowa o rózce z pnia Isajego, która wyrośnie. Jest to napełnienie duchem mocy Pana, mądrości, poznanie i tak dalej. Gdy czytamy to jest mowa, proroctwo o Jezusie Chrystusie. Potem czytając od 11 wersetu jest napisane, co Pan Bóg da, że da uswobodzenie, da zwycięstwo, da wyjść nad Asyrią, nad tymi wszystkimi państwami, nad tymi wszystkimi narodami, które uciskały Izraela. I mówi o tych czasach, kiedy przyszedł Pan Chrystus Pan, że będzie droga bita dla resztki ludu. Jest on patrząc na ten czas po dzisiejszy dzień. Czas Izraela jeszcze będzie jego historia, ale po dzisiejszy dzień tylko resztka z tego Izraela jest zbawiona na dzisiejszy dzień patrząc. Na czas, nawet wracając początki, na pięćdziesiątnicę, część, ona tylko była ta resztka. I będzie dla jego ludu, która pozostanie tych z Asyrii, tak jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. Ale to, co chciałem wspomnieć, mówi prorok, Pan Bóg mówi przez Izajasza, że dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Mówi, był czas, kiedy się, Panie, na nas gniewałeś, kiedy nie tak czułeś, nie szli Twoją drogą, ale przyszedł czas, że Ty coś zmieniłeś. I to, co Bóg zmienił dla Izraela, to posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zmiana do życia człowieka przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez to, co On zmienia w Twoim, w moim życiu. To nie wychodzi z siły ludzkiej, z mocy ludzkiej. No, coś tam ludzie czasami mogą swoją siłą osiągać i czynić. Jest ten czas, kiedy jeszcze jest ta siła, jest to zdrowie, jak tu brat wspominał. Ale to, co jest istotne dla nas, patrzeć na Jezusa Chrystusa. To On przemienia. On daje błogosławieństwo. I mówi, Pan, mówi, pocieszyłeś mnie ten czas, kiedy gniewałeś się na nas, kiedy szliśmy niewłaściwie, zresztą wcześniej jest powiedziane, że i pycha, i inne rzeczy były w ich sercach. Pan to wszystko przyszedł, aby dać błogosławieństwo, pocieszyć. I prorok Izajasz, zresztą to jest szczególny prorok, on, patrząc na jego całą tą księgę, on cały czas wskazuje dla Izraela, że pokładali ufność w Bogu. On miał ogromną wiarę i nadzieję, że jedynie Bóg zmieni położenie tego narodu. On nie spoglądał na nikogo innego, na inne narody, nie szukał gdzie indziej pomocy. On wierzył mocno i zwiastował dla Izraela, że jedynie potrzebują Boga do swojego życia. I on wszystko zmieni. On zmieni położenie, on zmieni państwo, on zmieni sytuację, on wyzwoli spod niewoli babilońskiej, asyryjskiej, wszystko przemieni. Uwierzył, mocno wierzył Bogu, że On ma taką moc. I my też tak chcemy wierzyć Bogu. I mówi tak, oto Bóg zbawieniem moim, zaufałem i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Mówi, Bóg jest wszystkim dla mnie, jest pieśnią moją, zbawieniem moim, jest mocą moją, wszystkim jest dla mnie Bóg, Jemu ufam. I ten werset, który mocno wrył się w moje serce, i będziecie czerpać z radością ze zdrojów
zbawienia. W tysiącletce jest napisane: i będziecie czerpać wodę z radością ze zdrów zbawienia. A w języku rosyjskim: będziecie czerpać wodę z radością ze źródeł zbawienia. Co błogosławieństwo, które płynie do naszego życia, czerpać ze źródeł zbawienia. Czerpać z źródeł zbawienia, jak jest w Jezusie Chrystusie dla każdego z nas. I będziecie z radością czerpać wodę ze źródeł, ze strumieni zbawienia, ze zdrojów zbawienia. Tym źródłem dla naszego życia jest Bóg. On mówi, że On jest tym źródłem dla życia każdego z nas. Był czas, kiedy czytamy w księdze proroka Jeremiasza, może tak przeczytam jeden werset Bożego Słowa, to jest w paru miejscach, ale też w drugim rozdziale i 13 werset, dobrze znane to słowo. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Wszystkie nauki, wszystko, cokolwiek, wszystkie źródła, które umijają Jezusa Chrystusa, które nie wskazują na Niego jako jedynie źródło i błogosławieństwo, to są wszystko dziurawe cysterny. Wszystko to, co mija żywego Boga, to nie wskazuje, że wszystkie są źródła od Niego, a na cokolwiek inne. Wszystko to, co płynie od Boga, płynie od Jezusa Chrystusa, płynie z Jego słowa, daje błogosławieństwo do naszego życia i to są te źródła, które dają nam życie. A wszystko inne, które jest poza tym świętym słowem, poza wszystkim, co tutaj wspomniałem o Jezusa Chrystusa, dlatego teraz bardziej tak to chciałbym sprecyzować, bo Chrystus Pan jest tym Słowem Bożym, ale wszystko to, co poza wypływa, poza to słowo, nie mieści się w ramach tego słowa i cokolwiek się tworzy, się kopie, to są wszystko dziurawe cysterny. My z takich cystern nie chcemy korzystać i nie korzystamy, ale chcemy korzystać ze źródeł Bożych, ze źródeł Bożego zbawienia. I tu pisze Słowo Boże, co będzie, gdy Pan Bóg przyjdzie, odmieni, da błogosławieństwo, jak będą czerpać? Z radością, ze zdrojów zbawienia. Zbawienie przynosi zdroje, źródła zbawienia, daje nam czerpać z radością, daje nam czerpać, brać z tego błogosławieństwa, zlać siły dla naszego życia. To, proszę, spojrzę na Ewangelię świętego Jana, 7 rozdział, 37 werset, znane to Słowo Boże. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Chrystus Pan wskazuje na siebie. Mówi: kto przyjdzie do mnie, kto pragnie i przyjdzie do mnie, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrznego popłyną rzeki wody żywej. Kto jest dawcą wody? Gdzie jest to źródło? Ono jest w Jezusie Chrystusie. We wszystkim przychodź do Jezusa Chrystusa. Z każdą rzeką przychodź przed Jego oblicze. Bierz błogosławieństwo od Niego. On jest tym źródłem dla Twojego i dla mojego życia. Nigdzie indziej nie znajdziesz źródła. Nigdzie innego źródła nie wykopiesz, nie znajdziesz, które dałoby Ci błogosławieństwo, które by Ci dało tyle błogosławieństwa, że już nigdy pragnąć nie będziesz. On zapełni całe Twoje życie. On zapełni każdą dziedzinę Twojego życia. On staje się błogosławieństwem dla Ciebie, kiedy stanie, kiedy będzie, kiedy jest Chrystus Pan, jak tutaj Radomek wspominał, jest na pierwszym miejscu. Od Niego będziesz czerpał wszelkie błogosławieństwo. On napełni całe Twoje życie, każdą dziedzinę, wypełni wszystko,
całe twoje życie i będziesz czerpać ze zdrowia zbawienia. Pozwól, aby Chrystus Pan, jak było wspomniane, całkowicie, w pełni zawładnął twoim życiem. Wszystko oddaj w jego ręce. On na pewno ciebie ubłogosławi. Czasem tak, będąc człowiekiem, będąc wierzącymi, a nie zawsze do końca pozwalamy, jak było wspomniane, aby Chrystus Pan był Panem twojego życia. Żeby on naprawdę był najważniejszy. Kiedy wspominałem to świadectwo, ale tak przypomnę, wiele lat temu, kiedy może byłem 2 lata po nawróceniu, może 3, nie patrząc, oddałem życie Jezusowi, przyjąłem chrzest, byłem i za nim. I wracając z pracy, jeszcze mieszkałem tam w Jarocinie, dzisiaj tak wspominam, no częściej rozczulam się i mówię, albo to Duch Święty działa, albo już wiek robi, tak sobie myślę. Łzy pojawiają się po prostu i mimowolnie. Ale wtedy wracając z pracy, zatrzymałem się i łzy popłynęły jak rzeka. I było jedno rzecz, które mnie tak mocno... Dlaczego one popłynęły? Dlatego, że zadałem sobie pytanie, czy Jezus naprawdę jest twoim Panem? I łzy płynęły mocno z moich oczu. Powiedziałem, że wyznaję, Jezus jest moim Panem. Zresztą takim wyznaniem, którym było, jakbyśmy byli chrześcijanie, w tym czasie tam żyjąc, no... Tam nie powiedziałeś, że byłeś zielonoświątkowcem, czy baptystą, czy no, tak ludzie tego nie rozumieli, bo nie było kościołów ewangelicznych. Ale to, cośmy składali świadectwośmy mówili, że Jezus jest moim Panem. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana. No, tak żeśmy składali świadectwo dla ludzi nas otaczających. I wtedy ta myśl głęboko przeżyła moje serce. Lały się łzy jak rzeka. I wiedziałem, że mówię często, Jezus jest moim Panem. Ale to były tylko słowa wypowiadane. A tak bardzo prowadziłem swoje życie według swoich zasad, według swojego zrozumienia, według swoich decyzji, które podejmowałem sam. A wyznawałem, Jezus jest moim Panem. Prosiłem, Boże, zacznij zmieniać moje życie. Tak, żebyś Ty naprawdę był Panem mojego życia. Żebyś Ty szedł z przodu, a ja szedł z tyłu za Tobą, żebym ja wstępował w Twoje ślady, a nie żebym ja robił ślady, a prosił Ciebie, Panie, Ty idź za mną w moich śladach. Chciałem, żeby wszystko zaczęło się zmieniać w moim życiu. Wiem, że do tej zmiany jeszcze dużo, dużo trzeba, ale na ile staram się, pragnę, aby słyszeć głos Ducha Świętego, aby naprawdę Jezus był Panem mojego życia. Aby nie były te słowa zapisane w Ewangelii, gdzie było powiedziane o ludziach chrześcijan, też wierzących na pewno, mówią, Panie, Panie, czy w Twoim imieniu to i tamto nie czyniliśmy? A Pan Jezus im powie, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Żeby te słowa na naszych ustach, Panie, Panie, nie były tylko słowami slagonem, nie było tylko jakimś napisem na transparencie, ale były realne i rzeczywiste w naszym życiu. Czerpać ze źródeł zbawienia, które są w Jezusie Chrystusie, które są w Wszechmogącym Bogu, w Nim. Przychodzić do Niego. On błogosławia wszystkim, każdą rzecz, decyzję, którą podejmuje w swoim życiu. Panie, ale jak Ty to widzisz? Panie, jakie jest Twoje zdanie w stosunku do tego? Panie, daj mi zrozumieć, poznać Twoją drogę, jaką Ty masz dla mnie. W tej i czy w tamtej sytuacji, cóż mam zrobić, Panie? Jak mam się postąpić? Mogę ja podjąć decyzję? Mogę ja zdecydować? Mogę ja uważać tak czy tak? Ale Panie, czy ta mój sposób myślenia, patrzenia, czy on jest prawidłowy? Czy Ty, Panie, to akceptujesz? Czy Ty, Panie, patrzysz na to tak, jak ja patrzę? Wiele rzeczy jest często między
chrześcijanami jest, nie ma zrozumienia do końca, dlatego że każdy uważa, że tak jak on rozumie, tak jak on patrzy, tak to wszystko rozumie i widzi Bóg. A mało zadaje się pytania: Panie, a jak Ty to widzisz? Jak Ty to rozumiesz? Panie, jak Ty na tą rzecz spoglądasz? Co Ty na ten temat masz do powiedzenia? Przecież my ludzie często możemy się mylić. Często możemy mieć tylko swoje spojrzenie i tylko dopasować sobie wersety Bożego Słowa, aby usprawiedliwić swoje spojrzenie. Ale patrz, co Ty, Panie, widzisz to. Jak Ty rozumiesz. Jak Ty na daną sytuację spoglądasz. Spoza Chrystusem tracimy radość zbawienia. Poza Chrystusem przestajemy czerpać ze zdrojów zbawienia. Zaczynamy czerpać z innych źródeł, z innych zdrojów, które nie dają nam błogosławieństwa. Zawsze wracajmy do Chrystusa. Przypomina mi się wiele lat temu, kiedy nieraz przyjeżdżali bracia. Jeszcze brat Kondraci mówi: no bracie, usłużysz. No brat mówi: no, ale co mam usłużyć? No zawsze taką miał krótką odpowiedź: propowieduj Chrysta. Patrz na Chrystusa. Patrz na Niego, zwiastuj Jego. Patrz na Jezusa. Czerp z Jego źródeł. Zostaw inne źródła, zostaw inne rzeczy. Te źródła, które są w Chrystusie, gdy zaczniesz tam czerpać, będziesz czerpać z radością, będzie nieść błogosławieństwo dla Twojego życia, będzie napełniać szczęście Twoje serce. Napisałem, będą czerpać z radością ze źródeł, ze zdrojów, zbawienia, będzie nieść błogosławieństwo Twojego życia. Wszystko się przemienia w życiu człowieka, kiedy wchodzi, kiedy zaczyna mieć społeczność z Chrystusem Panem, kiedy czerpa z tych zdrojów zbawienia, wszystko się przemienia. Starczyło jeden ułamek, że spotkałem się z oczami Jezusa i to wywarło tak głęboki, nie zdawałem sobie sprawy, że dzisiaj tak rozmyślałem o tym, jaki to głęboki skutek wywarło na moje patrzenie, na moje spoglądanie, na życie, na chrześcijaństwo, na innych. Ułamek. Ile Bóg jest w stanie nam dać, ile nas w stanie przemienić, ubłogosławić, kiedy wracamy do Chrystusa, wracamy do Niego, kiedy bierzemy tak szczerze to Słowo, je czytamy i: Panie, co Ty przez nie chcesz powiedzieć? Panie, co Ty chcesz dać dla mojego życia? Co Ty, ja chcę widzieć tak, jak Ty widzisz daną sytuację, daną rzecz, dane sprawy. Panie, patrzeć Twoimi oczami, czerpać z Twoich źródeł, czerpać ze zdrowych zbawienia, które są w Jezusie Chrystusie. One dadzą wiele błogosławieństwa dla Twojego, dają dla mojego życia. Wiele Pan Bóg przemienia. Pan Bóg jest w stanie do tego czasu, kiedy często człowiek opiera się jeszcze na sobie, na swoich. Wiele rzeczy nie tak wychodzi. Mówimy: no, czemu ludzie, czy ktoś wokół nas, czy tak się do mnie zachowuje, czy tak postępuje. W wielu sprawach my chcemy swoją sprawiedliwość, swoje rzeczy uczynić i one nic nie dają. One raczej biorą, zamiast to błogosławieństwo przydawać i dawać jakąś, aby móc pokazać innym Chrystusa, no coś jak siebie, ze swojego ja się pokaże, się uczyni, ono nic nie przemienia. Ale gdy Chrystus zaczyna w sercu szczerze zmieniać, inni widzą Chrystusa. Wpływ jest na pewno dwojaki. Jedni zaczynają patrzeć i zbliżać się i chcą mieć swoją społeczność. No, inni patrzą, że żyje z Chrystusem, mając głęboką jakąś nienawiść do Boga, czy odrzucający Boga, zaczynają też i w stosunku do Ciebie mieć taki stosunek. Ale coś zaczyna się zmieniać. Coś zaczyna się zmieniać. Pan Bóg, napisano, Bóg, że tego, którego drogi się Jemu podobają, choć Jego drogami, nawet nieprzyjaciół jedna, nawet wrogów sobie jedna.
Tak czyni Bóg dla tego, którego drogi mu się podobają, który chodzi jego drogami. Czerpać ze źródłem zbawienia, być zawsze blisko Chrystusa, zawsze szukać jego obecności, patrzeć na zbawienie. Już jednego razu, jednej niedzieli wspominałem zbawienie, które dokonało się na Golgocie. Patrząc na nie, jest tam pełnia zbawienia dla każdego z nas. Jest tam pełnia zbawienia naszej duszy. Jest tam pełnia zbawienia w każdych sytuacjach. Jest tam Boże uzdrowienie. Jest tam Boże uwolnienie. Wszystko jest, to się dokonało na Golgocie. To daje nam zbawienie. I dlatego czerpmy ze źródłem zbawienia. Patrzmy, jak Bóg łaskawie nas błogosławił. Kiedy zaczynasz patrzeć, czerpać ze zdrowiu zbawienia i widzieć, jak Bóg cudownie w twoim i w moim życiu zaczyna działać, zaczyna zmieniać twoje i moje życie. Ile błogosławieństwa, ile wdzięczności, ile błogodarności płynie dla Boga. Jaki wielki cześć i szacunek dla Boga. Panie, i w tej sprawie nawet nie myślałem. Nawet tak bardzo nie modliłem się o to, Panie. No, tak w swoim sercu westchnąłem. A Ty tak cudownie to załatwiłeś. Panie, jaki jesteś cudowny. Tak, takie proste życiowe świadectwo powiem. Ostatnio tak się cieszyłem w piątek. Wiecie, założyli taki plan u nas w pracy, żeby każdy sprzedał jeden dekoder, nie? No, ja mówię, no nie sprzedam, ja się na tym nie znam, nie mam telewizji. No, to jakiś tam telewizja cyfrowa, do tego to jest potrzebne. No ja do tego się nie znam, no mówię w pracy, ja nie mam pojęcia, jak to się podłącza, do czego to służy. No nie mam telewizji, no nie orientuję się w tych sprawach. No myślę, no nie, no już tyle miesięcy wałkułem, no nic. Nawet o tym nie myślał. Zawsze takiego starszego człowieka, mówię, no jakieś dekodery ponoć od lipca są, wie pan, potrzebne, żeby to ta telewizja działała. On mówi do mnie tak, mówi, no to ja mówię, ile kogoś 115, ja ci dam pieniądze, mi przywieź. Nie, to trzeba zamówić, przywiozą. No, wiecie, taka sytuacja, no w takich rzeczach, mówię, Boże, no ty dajesz błogosławieństwo, no ja po prostu nie byłbym w stanie takiego czegoś zrobić, no bo się na tym w ogóle nie znam, nie mam o tym pojęcia, no nie korzystam z takich rzeczy. Ale Ty, Boże, jesteś cudowny, Ty dajesz błogosławieństwo, Ty jesteś ten, który, kiedy szukamy Twojego oblicza, Ty dajesz swoje błogosławieństwo, okazujesz swoją łaskę i rzeczy, których nawet nie myślimy, nie patrzymy, Ty posyłasz błogosławieństwo swoje. Tak jest Bóg, kiedy patrzymy na Niego, kiedy czerpamy ze źródeł zbawienia, kiedy wracamy do Niego i bierzemy Jego błogosławieństwo, które ma do Twojego, do mojego życia. Kiedy drogi Boże, Twoje drogi podobają się Bogu, chodzić Jego ścieżkami, to nawet wrogów z Tobą jedna. Taki jest Bóg. Chodźmy Jego drogami, chodźmy Jego ścieżkami, czerpmy ze źródeł zbawienia, a będziemy oglądać wiele błogosławieństwa dla swojego życia. Będziemy oglądać oczami, jak Bóg cudownie będzie działał i będzie działał w naszym życiu, gdy chodzimy Jego drogami, kiedy patrzymy na Niego, na Jego ścieżki i będziecie mówić w owym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Patrzmy na Chrystusa Pana, drogi narodzie Boży, zbliżmy się do Jezusa i niech to słowo, aby czerpać ze zdrowia zbawienia, będzie głęboko w naszym sercu i czerpmy. Bracie, siostry, to jest nam dane w Jezusie Chrystusie, że możemy czerpać ze zdrowia zbawienia, czerpać błogosławieństwo do naszego życia i wszelką dziedzinę naszego życia, co by nie było w naszym sercu, jakie sprawy byśmy chcieli mieć ułożone, uporządkowane jeszcze w naszym życiu, czerpmy ze źródła zbawienia. Chrystus Pan daje błogosławieństwo na wszystko dla naszego życia. Chrystus Pan, bądźmy w Nim. Przecież nadaremno Pan Jezus nie powiedział: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Wszystko inne będzie dodane. Nie szukajmy tego, co dodane. Szukajmy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a o tamto sam Bóg się troszczy. Gdy korzystamy ze zdrowia zbawienia, kiedy patrzymy na Chrystusa Pana, zbliżamy się do Niego,
On o to wszystko inne się zatroszczy. Tak jest Chrystus Pan. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. W naszych domach, w naszych rodzinach modlimy się o zbawienie swoich bliskich. Modlimy się o zbawienie swoich domów, swoich rodzin. Przecież to jest najistotniejsze, najważniejsze. Czerpmy z dróg zbawienia. Dziękujmy Chrystusowi Panu. Dziękujmy Jemu, że On zmarł. On dał swoje życie za moje niewierzące dzieci. On oddał moje życie za moich niewierzących rodziców. On oddał moje życie za moich niewierzących przyjaciół. On oddał życie. Dziękujmy Jezusowi.